Wniosek możecie wypełnić wygodnie online w generatorze dostępnym na stronie opus.org.pl. Ale zanim przejdziecie do wypełniania wniosku, musicie założyć konto. Możecie to zrobić w zakładce Logowanie, Rejestracja. Potrzebny jest tylko adres mail i ustawienie swojego hasła. Po zalogowaniu na konto przechodzimy do odpowiedniego konkursu. Na stronie dostępne są wszystkie informacje, kontakt do doradców oraz potrzebne dokumenty. Zanim przejdziecie do wypełniania wniosku, koniecznie przeczytajcie regulamin konkursu. Warto też poznać wzory kart ocen wniosków. Wniosek wypełniamy online. W pierwszym kroku musicie określić, czy składacie wniosek jako organizacja, np. stowarzyszenie lub fundacja, czy jako grupa nieformalna, czyli przynajmniej 3 osoby wspólnie składające wniosek. Jako grupa nieformalna potrzebujecie patrona, to znaczy organizacji, która udzieli Wam osobowości prawnej na potrzeby konkursu. Jeżeli składacie wniosek jako organizacja, podajecie jej dane, ale jeżeli jako grupa nieformalna, wskazujecie dane organizacji patrona, organizacji, która udziela Wam osobowości prawnej, a dopiero na końcu podajecie nazwę swojej grupy. Pamiętajcie, że aby przejść dalej, musicie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Tytuł projektu jest jak nazwa drużyny. Będziecie go używać przez cały czas realizacji projektu. Niech będzie oryginalny i jak najlepiej oddaje ideę Waszych działań. Wskazując daty rozpoczęcia i zakończenia działań, pamiętajcie, że obejmują one cały okres Waszego zaangażowania w realizację projektu. Jeśli planujecie na przykład jednodniowy sąsiedzki piknik, uwzględnijcie również czas potrzebny na jego zaplanowanie i przygotowanie, a następnie rozliczenie i formalne zamknięcie projektu. Pamiętajcie, że wszystkie faktury muszą się mieścić w podanym przez Was okresie czasu. We wniosku musicie wskazać miejsce, w którym będziecie realizować działania. Może to być na przykład park czy podwórko kamienicy. Jeśli w Wasz projekt wpisany jest na przykład spacer albo gra miejska, możecie podać miejsce, w którym uczestnicy mają się spotkać. Określając liczbę osób bezpośrednio zaangażowanych, podajcie, ile osób będzie realizować działania. Jest to na przykład grupa sąsiedzka organizująca piknik albo grupa osób przeprowadzających warsztaty, czy w inny czynny sposób realizująca Wasz projekt. Uczestnikami działań są wszyscy ich odbiorcy. We wniosku musicie oszacować liczbę odbiorców, do których kierujecie projekt, czyli na przykład liczbę osób uczestniczących w warsztatach. Pamiętajcie, że nie chodzi o to, by liczba ta była jak największa, tylko jak najbardziej realna. Oszacujcie ją zgodnie z prawdziwymi przewidywaniami. W wypełnieniu kolejnego punktu pomogą Wam pytania, dla kogo i z kim planujecie działać, kim będą uczestnicy i uczestniczki, kogo chcecie zaangażować we wspólne działania, za co będą odpowiadać partnerzy. Kiedy odpowiecie na pytania o osoby realizujące i uczestniczące w działaniach, opowiedzcie nam trochę więcej o samym projekcie. Co dokładnie planujecie zrobić? Wskażcie, na przykład w punktach, jakie podejmiecie działania, na przykład jakie i ile warsztatów chcecie zorganizować. W szczegółowym opisie działań możecie rozwinąć swój pomysł. Krok po kroku przedstawcie realizację projektu. Jak będzie wyglądać harmonogram Waszych działań, co i gdzie będzie się działo, czego powinni się spodziewać uczestnicy, co dla nich zaplanowaliście. Kiedy już poznamy Wasz projekt, chcemy dowiedzieć się, skąd pomysł na to działanie. Czy Wasz projekt odpowiada na jakąś społeczną potrzebę? Jaką? Koniecznie napiszcie, dlaczego Wasz projekt jest ważny. Ilościowe i jakościowe rezultaty, czyli jakie będą efekty Waszych działań. Jeśli planujecie np. edukacyjne spacery po centrum Łodzi, to rezultatem będzie ich konkretna liczba. Na przykład odbędzie się 5 spacerów i weźmie w nich udział określona przez Was liczba ludzi. Notka prasowa, czyli wizytówka Waszego projektu. W ten sposób będzie on prezentowany. Zastanówcie się, co chcecie powiedzieć o projekcie potencjalnym odbiorcom. We wniosku musicie także oszacować budżet. Pamiętajcie, by był on zgodny z Waszymi potrzebami i przewidywaniami. Nie twórzcie szczegółowych pozycji. Jeśli planujecie na przykład warsztaty plastyczne, nie wpisujcie w budżet osobno zakupu każdego z akcesoriów, na przykład pędzli i farb. Wskażcie koszt w postaci zakupu materiałów. Po zaplanowaniu i opisaniu działań wskażcie kwotę, o jaką wnioskujecie, czyli maksymalnie 5000 zł. Na koniec ważne kwestie techniczne. Wniosek możecie wypełniać etapami, wracać do niego i wprowadzać zmiany. Pamiętajcie o odliczaniu czasu do końca sesji i zapisywaniu wersji roboczej. Jeśli skończyliście wypełniać wniosek i nie będziecie już wprowadzać w nim zmian, nie zapomnijcie wykonać ostatniego kroku. Koniecznie wyślijcie wniosek do oceny. W momencie wysłania wniosku do oceny tracicie możliwość jego edycji, a wniosek trafia do komisji oceniającej. Powodzenia!